Heja, z tej strony Eleven to jest ponownie one shot. Oby się wszystko dobrze nagrywało, bo miałem takie problemy z ustawieniem wszystkiego. Tak to jest, jak się nagrywa co jakiś czas, albo nie ma się czasu i się wszystko organizuje na szybko. Okej. Niko najwyraźniej po naleśnikach już jest. Czego się tak przeraził? Czemu w jego śnie pojawia się zbita żarówka? Ej! Hej, Dandan! Pewnie tak jak zawsze widziałeś mój sen. Yes! To było... Okej, chodźmy. Tak, wiem, Niko, to było niepokojące. Dobra, co my mamy teraz zrobić, bo totalnie nie wiem. Ja mam totalnie duże przerwy pomiędzy nagrywaniem. Ostatnie 3 odcinki nagrywałem w jednym ciągu, teraz dopiero siadłem po dłuższym czasie. I problem jest taki, że nie mogę ani czytać komentarzy, żeby sobie nie spoilerować gry, ani muszę unikać jakichkolwiek rozmów o tym, a chcę to skończyć. Nie miałem czasu, żeby ściąć i nagrać, miałem czas, żeby grać samemu dla siebie, ale no... Jako, że zacząłem nagrywanie, to nie mogę tak po prostu, tym bardziej, że to jest gra, której nie da się do końca cofnąć, tak? Eee, wstałeś! Właśnie skończyłam tłumaczyć książkę dla ciebie. Kurde, to było szybkie. Czy wiesz, Niko, spałeś przez ostatnie tydzień, może półtorej. Anyway, co mogę powiedzieć? Jestem tym wszystkim i torbą na chipsy. Torbą chipsów. To jest jakieś powiedzenie pewnie, że jestem czymś zajebistym. Ej! Tak czy inaczej wygląda na to, że dziennik może być przeznaczony dla Dandana. Dla mnie? Ej, wibru, dobrze, ja dziękuję, ale... Wycisz wibrację, bo mi tu będzie co chwilę. God damn it, profesjonalny youtuber, nie? Okej, okay. Masz, obczaj. Witaj, Dandan. To dla mnie. Czuję się usatysfakcjonowany, to dla mnie. Jeżeli w końcu możesz to przeczytać, to znaczy, że jesteś blisko wieży. Wieża jest... Wiecie, czego nie zrobił Eleven? Nie włączył translatora. Wieża jest siedzibą nieuchwytnej jednostki. To stworzenie jest połączone ze światem. Póki co możesz myśleć o tym jako duch tego świata, okej? Nie ma żadnej fizycznej formy, ale może komunikować się przez komputery i inne maszynerie. Hello! Wiesz, o kim mówię, prawda? Kiedy po raz pierwszy tutaj przybyłeś z naszym wybawcą, bez wątpienia skontaktowało się to z tobą od razu. Okej, okay, więc ze swoich własnych powodów to coś będzie was prowadziło obu do wieży. Wejść... The entry room is... Okej. Czyli jakieś wejście jest u podstawy wieży. Nie tylko musisz tam przywrócić słońce, ale także 3 części poprzedniego słońca. Nasz wybawca nie będzie mógł tam nic zrobić. Ty, Dandan, za to... spójrz na wzór na podłodze i zrób to, co każe. The window will be gone, so you need to bring it back. Okej, okay, zaraz. Okna nie będzie, więc będziesz musiał je przynieść z powrotem. Okej, okay, udało się, wycisnęliśmy z tego, co się dało. Wycisnęliśmy co? Mówię tylko, że to koniec książki. Tak czy inaczej, reszta jest potargana. Wiesz, co się tutaj dzieje? Nope. Ach, szkoda. Miałem nadzieję, że to będzie coś... Że odpowiesz mi, o co chodzi, żeby wstawić tutaj okno. Window. Chodzi o okno gry! Nie może chodzić o okno takie normalne w grze, tylko chodzi o okno gry jako na moim pulpicie, prawda? Tak czy inaczej, o co chodzi z 3 częściami poprzedniego słońca? Ja mam tylko to słońce. O! To tylko jakiś staw z żółtym fosforem w nim.
Ten staw świeci wiecznie, stary. O. Mam kawałek amberu i piórko i obydwa świecą na żółto. Ja ty właśnie mówię! Czekaj, masz tylko dwa. Ale wszystko jest okej. Ja wszystko załatwię, mały koleżko. Here you go. Okej. Więc mamy trzy kawałki poprzedniego słońca. Ja jakim cudem kawałkiem słońca jest piórko i kostka? It looks... wygląda jak ty! Najświeższa twarz, jaką w życiu widziałeś! Ej! Uwielbiam go. Uwielbiam tego... to coś. Uwielbiam tą kostkę, okej? Jest całe twoje. A, dziękuję. Nie ma sprawy. Dobra, to ja już się będę zbierał, tak dalej. Jasne, peace out, little fella. You'll do us good, I know it. Okej. Woo! Okej. Nie mam pojęcia nic na temat tego, co się właściwie dzieje. Mam pewne pojęcie, ale... coś jest nie tak podejrzanego z tym... komputerem. Hej, Dan Dan. Czy wiesz, jest kawiarenka? Nie? Au! Oh. Chyba ja pamiętam. Jest windą na górę i wtedy na prawo. Pytam, bo jestem trochę głodny. Właściwie to jestem bardzo głodny. Nie jadłem nic od kiedy tutaj się dostałem. Będzie, nie będzie nic przeciw, nie będziesz miał nic przeciwko temu, żebyśmy wzięli trochę jedzenia, zanim pójdziemy na wieżę. Mam nadzieję, że mają naleśniki. A ja ostatnio, nawet chyba nie przez tą grę, ale ogólnie zacząłem szaleć na naleśnikach, w sensie Elevator Street. W sensie, w momencie, kiedy gram w Overwatcha, to często zdarzało mi się, że pisałem tam z jakimiś ludźmi w czacie w grze i jakieś pierdoły szły, typu jak już przegrywała nasza drużyna i już wiedzieliśmy, że nie zdążę dobiec ze spawnu, załóżmy gdzieś tam popychać payload, to pisałem: hey, do you like pancakes? I love Nutella pancakes! Nutella pancakes are the best! I takie pierdoły. Nie, mi odwala po prostu czasem, jak tam gram. Dlatego, wiecie, no... dlatego zaczęłam nagrywać tego Overwatcha, bo no, bo mi odwala, więc potrzebuję rozluźnienia przy tych grach. To jest jedna z tych gier, ale nie mogłem w nią grać poza nagrywaniem, to mnie bolało. Musiałem zorganizować sobie czas. Okej, na prawo prawdopodobnie była kawiarenka. Schodami w dół i chyba to było tak. On też tak mówił poniekąd, a po drugie ja mniej więcej pamiętałem, skąd wzięliśmy... Jest kawiarenka. Dobrze! Z pierwszym razem. Hej, wróciłeś! Naprawiłeś windę? Mhm. Ja i Dandan już wróciliśmy. My już byliśmy na powierzchni. I... ten odgłos jest niepokojący, nie? Cóż, przypomniałem sobie, że tu jest kawiarenka. Czy masz jakieś naleśniki? Jasne, że mamy! Ale nie mamy pieniędzy. Może mogę ci pomóc umyć naczynia albo coś? Nie, 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 spokojnie. Ja stawiam. W końcu jesteś naszym wybawcą, prawda? Więc usiądź sobie, ja coś dla ciebie zrobię. Naleśniki. Pancakes! Dobra, nieważne. Nieważne. Te naleśniki są tak dobre, dziękuję! Żaden problem! Wyglądałeś na naprawdę głodnego. Tak, myślę, że to jest moja ostatnia szansa, zanim mógłbym coś zjeść, zanim wchodzimy do tej wieży. A, rozumiem, więc... naleśniki to twoje ulubione jedzenie? Mhm. Cóż, prawie. Moim ulubionym jedzeniem tak ogólnie są specjalne naleśniki, które robi moja mama. Lubi... co? Lubi zbijać orzechy... w masło? Nie, butter to jest przez U, to mnie to coś... butter. W rzadkie ciasto. A hazelnut. Orzechy laskowe w jakieś tam takie ciasto. O, to brzmi nieźle. One smakują tak dobrze! Zawsze... robiła mi je, kiedy byłem smutny. Czy teraz jesteś smutny? Czekajcie, muszę sobie wyłączyć... Steama jeszcze, bo... znaczy się Steama. Offline, tryb offline sobie muszę włączyć, bo mi powiadomienia wyskakują, zasłaniają mi tekst i tak dalej. Wy tego nie widzicie na szczęście. Zawsze mi robiła, jak gdybym byłem samotny, albo... smutny, albo... ojej... Niko, don't!
Mama, naprawdę za nią tęsknię. Ja po prostu... mam jakieś złe przeczucia tak nagle. Czy ja w ogóle tutaj jestem po to, żeby uratować ten świat? Ludzie mówili, że naprawienie słońca już nie naprawi niczego tak naprawdę. Nawet nie wiem, czemu tutaj jestem. Po prostu chcę zobaczyć jeszcze raz mamę. Ojej. Spokojnie. Będzie wszystko dobrze. I mam nadzieję, jestem pewna, że ocalisz świat. Jesteś twardym dzieciakiem. Udało ci się dotrwać tak daleko, prawda? Tak, ale... no i widzisz, potem prawdopodobnie wrócisz do domu. Tak. Hej, chcesz trochę jeszcze naleśników? No, nie trzeba. Jeju, biedny. No, wszystko w porządku już. Jaki biedny. To ocieranie łez tym rękawem. Ej! Tak, dzięki, że wpadłeś. Dzięki za wysłuchanie i znaleźniki. Żaden problem, powodzenie, okej. Odblokowane osiągnięcie. Pancakes! Czyli mogłem te generalnie... dostaję osiągnięcia za rzeczy, które zrobię jakieś tam dziwne wobec Niko, czy coś takiego. W sensie... mogłem generalnie być uber... chujem. I w kilku aspektach na przykład nie pójść na ten cały kompromis z naleśnikami. Ale to zrobiłem, so... I don't know. Wyglądasz na trochę zagubionego, chcesz jakieś gorące podpowiedzi? Tak, poproszę, więc... musisz wejść do małego pokoju u podstawy wieży. W momencie, kiedy trzymasz wszystkie trzy części tego świecącego stafu. Skoro już je masz, to stań tam w pokoju i Dandan coś zrobi z tymi oknami i tak dalej. Okej, dziękuję, nie ma sprawy. Okej, ale teraz ja jestem jakiś głupi. Nie połączę tego. Jestem jakiś głupi, ale ja nie pamiętam, gdzie było wejście do podstawy wieży. Jak to znaleźć? Jasna cholera. Jesus, gadzące kwiatki, co jest grane? Zlew. Do tego terenu nie możesz wejść, tylko ktoś tam może wejść. Na przykład... Mam nasionko. Więc to jest twój obowiązek, żeby ją jeszcze raz zasadzić. Czy rozumiesz, co musisz zrobić? No! Weź nasionko do ogrodu. Zasadź je w doniczce w środku. I teraz możesz tędy przechodzić. Chciałem to nasionko zasadzić wcześniej, bo ja się tak mówię, nasionko miałem i tak dalej, ale tam się nic nie dało zrobić, tylko się gadało z tymi roślinami i tak dalej. Ale... czy to jest podstawa wieży? Nie ma ziemi tutaj. Skąd mogę wziąć ziemię? I need some dirt! Wygląda jak mały samochód. Jasne! Pojeździ sobie na tym, jasne! Do it! Może to jest zły pomysł. Jest wyłączony. Mogę z tym wyjechać z pokoju? We ride a dom, dostałem osiągnięcie za jeżdżenie na...
odkurzaczu. Rumba! Hej, jesteś ogrodnikiem, prawda? Tak. Czy masz może trochę ziemi? Wystarczyło go zapytać. A ja chodzę po pokoju, się rozglądam, klikam wszystko. Pokażę wam zaraz coś. Tak, potrzebujesz trochę, tak. Dziękuję, tak dalej. Mam całą torbę. Kaktus. 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 Okej. Okay. Więc możemy teraz się wrócić. Nie. You cannot fast travel. Are you sure about that? Okej, okay, mamy ziemię. Dirt. Mam nadzieję, że to ci pomoże rosnąć. Wygląda na suche. Medicated water. Dobrze myślisz, Dandan. Ta woda może naprawdę pomóc. Zrobiło mały listek. Świetnie, okej. So, now what? Powodzenie, mała roślinko. Co mamy teraz zrobić? Bo myślałem, że to jest to? A okazuje się, że nie? City Gate. Dek obserwacyjny. Bo tutaj na dole była ta brama. Może z nią coś jest nie tak. Tutaj definitywnie coś jest na rzeczy. To może być jakaś krypta. Jest tutaj mały... wyświetlacz. Tutaj można chodzić ile wlezie i tutaj jest cały czas to samo. To jest pętla tego deku obserwacyjnego, ale tu gdzieś w pobliżu był komputer, który nie wiem czy wykorzystaliśmy. Chyba tak, ale nie jestem pewien. So... tak, wykorzystywaliśmy go, bo to była ta zagadka dzika z tymi cyferkami. So now what? Dobry wieczór. Twój czas jest bardzo cenny. Proszę, dbaj o niego. Tu nie wiem, czy byłem. To jest wejście do wieży. Okej, okay, teraz mam mały mindfuck, ponieważ jest rzecz w tej grze, o której słyszałem. W poprzedniej wersji tej gry, zanim była wersja Steamowa, jeżeli ktoś wyłączył grę krzyżykiem, zanim poszedł spać, w sensie nie wyłącza się tu gry krzyżykiem, gra się wyłącza sama, kiedy Niko idzie spać za każdym razem. Ja to robiłem odruchowo, bo nagrywałem, ale niektórzy jak grali normalnie mogli sobie, wiecie, włączyć grę, bo zazwyczaj gry się zapisują i po prostu można kontynuować, tak? To jest typ gry, w której w poprzedniej wersji, przed wersją Steamową, Niko umierał w momencie, kiedy klikało się X. Ja nie wiem, co to zrobi teraz. Mam wrażenie, że to jest to, co muszę zrobić, ale nie jestem pewien. So... are we doing it? Klikanie X nic nie daje. Mogę zjebać, mogę bardzo zjebać. Chyba zjebałem.
Coś się stało nie tak. Wiatraczku, przestań. Jakie zajebiste przejście z rysunkowego do pikselowego. Chyba coś zjebałem, bo został w ciemności i... Coś zjebałem. To może nie? Czy już jesteśmy wewnątrz wieży? Jest dużo ciemniej niż sądziłem. Czekaj, gdzie jest słońce? Dan, wiesz co się stało ze słońcem? Chyba zjebałem. Ajdź. I'm so sorry. Dan? Dan? Jestem. Ej, powiedz coś. No, mogę powiedzieć? Halo? Dan? Co się dzieje? Zjebałem. Bardzo zjebałem. Masywnie zjebałem. Co się stało? To jest koniec gry? To jest to? W sensie... Cześć Niko. Hej. Gratulacje, jesteś wewnątrz wieży. Teraz rozmawiasz ze mną? Zgadza się. Ale zawsze rozmawiałeś z Dandanem. Gdzie... Dandan odszedł. Musiałem zacząć komunikować się bezpośrednio z tobą. Zaraz, czyli on po prostu tak sobie zniknął? Zgadza się. Na zawsze? Zgadza się. Dandan już zakończył swoją misję. I ty także, Niko. Możesz teraz odpocząć. Wszystko, co się tutaj zdarzyło, będzie jak zły sen. Obudzisz się i będziesz z powrotem w domu. O! Ale... Co się stało? Chyba powinno być coś więcej do tego wszystkiego, wiesz? Myślałem, że powinniśmy iść na szczyt wieży i... zostawić słońce tam, gdzie powinno być. I teraz nawet tego nie mam. Słońca w sensie. A Dandan zniknął. Coś jest nie tak. Ale dobrze sobie poradziłeś, ocaliłeś świat, Niko. Nie jesteś szczęśliwy? Chyba tak, ale... Nie możemy iść spać. This is some kind of stupid bullshit I'm not into. Nie mogę wejść w jakiś płynek, nic nie ma. Serio? Ale zjebałem coś chyba, nie? Coś zjebałem. Nawet nigdy się z nim nie pożegnałem. What the hell? A co do ciebie, Dandan? Skończyliśmy. Proszę, nie wracaj więcej do tego świata. Czy ja naprawdę tak zjebałem? Serio? No computer man, that's illegal, you know. I'm not into this shit. To jeszcze nie koniec. Niezależnie od tego, co ta istota ci powiedziała, jest więcej historii.
Dokumenty My Games One Shot, szukaj symbolu. Kiedy będzie aktywny, włącz grę z powrotem. Co?